Wchodząc na ten film, oczekiwałeś zapewne wzmianki o kompletnie niezbalansowanych robotach, jednak nie. Epic dopuściło się o wiele większego błędu niż dodanie mechów. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, w jaki sposób można odblokować budowanie na nowym Tilted, na którym doskonale wiemy, że nie można nic budować ani nic niszczyć. Sposób ten jest banalnie prosty, przestawię go na paru trybach, aby udowodnić, że działa, a tym samym w tym momencie odradzam wam używania go. Warto również dodać, że glitcha tego zauważyłem za granicą, oczywiście link do oryginału znajdziecie w opisie. Mam dla was również jedną super wiadomość, wraz ze startem sezonu otrzymamy od Epic Games 5000 V-dolców, dlatego też w dzisiejszym odcinku organizuję dla was konkurs na 3 karnety bojowe lub też jeżeli już je macie, na 1000 V-dolców. Oczywiście każda osoba biorąc udział w tym konkursie bierze udział również w losowaniu do serii 1v1. Przywalcie łapę w górę pod tym filmem, subskrybujcie kanał, jeżeli nadal tego nie robicie, zostawcie komentarz ze swoim nickiem z gry oraz co najważniejsze, wspierajcie mnie w Fortnite z kodem HOLM. Jest to naprawdę sprawdzone, jeżeli wpiszecie to dopiero po zostaniu wylosowanym, zostajecie wykluczeni. Ja już znajduję się na placu zabaw i w tym momencie lecę na wykrzywione miasteczko, czyli miejscówkę, która została zamieniona z Tilted. Jak zapewne widzicie, mamy tutaj wielką, jakąś niebieską kopułę. Co ona robi? Oczywiście, jak zapewne wiecie, wlatujemy do środka i zamienia nas w kowboja. Swoją drogą, Boże, jak ta pumcia pięknie wygląda w tym stroju, no. Epic, proszę dodać taki styl do pumci, bo jest przepiękny, no. Styl stylem jest naprawdę bardzo ładny, ale musimy stąd wyjść, ponieważ muszę uzbierać materiały, których zapomniałem. Dobra, na szczęście miałem bardzo blisko drzewo, tak więc słuchajcie, ustawiamy się w tej miejscówce, oczywiście nie tylko w tej, działa to bodajże chyba w całym tym okręgu, na całym okręgu, ale nie testowałem, powiem szczerze, nie testowałem, aczkolwiek powinno działać, tylko tutaj jest po prostu najbardziej dogodne miejsce do zrobienia tego. Stawiamy podłogę dosłownie w tym miejscu, potem ją edytujemy i trik polega na tym, że musimy ustawić się na tym kwadracie, tylko musimy się na nim ustawić w taki sposób, żeby nie zamienić się po prostu, bo patrzcie, możemy przejść i się zamieniamy i tu już kurde nam się nie uda, także cofamy się, edytujemy ponownie, klikamy ten kwadrat i stajemy w taki sposób, żeby właśnie być jakby po środku i klikamy edytuj, z nadzieją, że spadniemy oczywiście, cyk. No tak wspaniale wam wytłumaczyłem, że aż mi się nie udało, no niestety, ale wiem dlaczego, ponieważ stanąłem za daleko. Jedyne co musimy zrobić, to wystarczy, że staniemy gdzieś tutaj i jedna noga będzie nam dosłownie troszeczkę wystawać. I w tym momencie, gdy spadniemy, no ale oczywiście trzeba zetować, w tym momencie, gdy spadniemy, proszę bardzo, nie przemieniliśmy się, możemy biec dalej i co najlepsze, możemy tutaj, słuchajcie, budować, więc to jest kompletnie, no, epic! Epic, proszę to naprawić! Dlaczego tutaj można budować? To jest tak naprawdę zepsute. To jest największy błąd 10 sezonu. Największy. Wyobraźcie sobie, jaką teraz musimy mieć przewagę nad ludźmi, którzy kurde, no, stoją tutaj i biegają, a my sobie robimy tak. Uuu! No, po prostu nie mają z nami szans, więc proszę to naprawić. Żeby nie było, że działa to tylko na placu zabaw, wejdę teraz na normalną grę i wam to zaprezentuję. Oczywiście rzecz jasna, nie będę nikogo zabijał, wręcz dam się zabić, żeby nie było, że wykorzystuję błędy gry, bo nie chcę tego robić po prostu. Jesteśmy już na solo i lecimy oczywiście na wykrzywione miasteczko, ale zanim tam wlecimy, musimy pozbierać troszeczkę drewna, bo bez drewna no to chyba tego nie zrobimy, prawda? Dobra, troszeczkę drewna mamy i muszę się pośpieszyć, żeby za chwilę mi tutaj kurde jakiś typ z pompą nie przybiegł, bo będzie troszeczkę lipa, więc edytujemy, stajemy tak jak wcześniej stałem, czyli dosłownie jedną nóżką. O, nie wyszło mi, kurde, na szybko. O, stajemy jedną nóżką na zewnątrz, spadamy na dół, no i proszę bardzo, no, działa, działa, tylko teraz proszę mnie zabić, pokażę wam jeszcze, że można budować, o, mogę normalnie budować. Ale oczywiście nie będę tego wykorzystywał, bo tak nie wolno. Nie pozwalam jakby. Nie proszę tego nie robić, bo to złe. No, tak więc spotkajmy kogoś. Halo! W ogóle nie ma tego filtru. Nie ma w ogóle stroju pumci tutaj fajnego teraz. Kurde no. O, jest typek! Uuu! Lecę go! On teraz... Co się stało? Co się stało? On buduje! Dobra, ziomuś, zabij mnie. Zabij mnie, chodź. Jestem twoim killem. Zapraszam, zabij mnie. Zabij mnie! Lecę go! No cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że glitch się wam podobał oraz że udowodniłem wam, że on po prostu działa. Tak więc, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie o kodziku w sklepie HOLM. Bardzo fajny kodzik, więc zapraszam do wpisywania. Dzięki serdecznie za oglądanie, trzymajcie się i cześć!